Dzisiaj będzie osobiście i poważnie. Temat będzie raczej ciężki, a można by go zawrzeć chyba w zdaniu, jak wołkowa redakcja zniszczyła mi książki. Konkretnie będę mówił o tych dwóch pięknych książkach wydanych w języku angielskim, tłumaczeniach pierwszej i drugiej części Game Decka, czyli Granicy Rzeczywistości i Sprzedawców Lokomotyw. Zanim jednak przejdę do tych książek i do tego, w jaki sposób pozmieniano w nich treść, zmieniono sens, pozmieniano pewne słowa, wyrzucono pewne słowa i wstawiono tam inne rzeczy, to parę słów dotyczących kontekstu tego, w jaki sposób były pisane przeze mnie te książki i skąd się wzięła w ogóle ich tematyka. Więc zacząłbym od tego, że jeszcze będąc na studiach medycznych, miałem okazję już na drugim roku, na początku drugiego roku poznać człowieka o nazwisku Tadeusz Kobierzycki. To był wtedy pan doktor, w tej chwili już od wielu lat to już jest pan profesor. To jest człowiek, który był bezpośrednim uczniem profesora Kazimierza Dąbrowskiego, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej, człowiek promujący tę teorię, jedną z najlepszych, najciekawszych teorii rozwoju osobowości, jakie istnieją na świecie. No i ja byłem jego uczniem, tak jak wielu innych zresztą studentów medycyny głównie, którzy później, większość z tych z jego uczniów tworzących, współtworzących taką organizację, która się nazywała Studencka Szkoła Higieny Psychicznej, większość z nich została psychiatrami. Zresztą możecie niektórych z nich oglądać czasami w telewizji, jak się wypowiadają jako eksperci, są znakomici rzeczywiście specjaliści. Z tego co wiem, to chyba tylko dwie osoby z tego grona nie zostały psychiatrami czy psychologami. No, po medycynie trudno zostać psychologiem. I jakby poszło swoją drogą. Prawda? Jedną z tych osób byłem ja. Więc w SSHP, czyli Studenckiej Szkole Higieny Psychicznej, a później w tej organizacji, która powstała z SSHP, czyli w STAKROSie, czyli Stowarzyszeniu Aktywnego Rozwoju Osobowości, zajmowaliśmy się tym, czym jest w zasadzie higiena psychiczna. Tam było bardzo dużo wykładów, seminariów, dyskusji, pisaliśmy artykuły, czytaliśmy bardzo dużo dzieł psychologicznych i pisaliśmy ich opracowania. No i robiliśmy też mnóstwo treningów, tak zwanych treningów rozwoju osobowości. To nie było to, co dzisiaj, to nie było to, czym są karmieni dzisiejsi menadżerowie na takich, można powiedzieć, felicytacyjnych szkoleniach, czyli bardzo, bardzo łatwych, bardzo prostych, w zasadzie nie wymagających zbyt dużo od nich. No, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak wyglądają te szkolenia menadżerskie, to było na przełomie wieków, troszeczkę wcześniej, trochę się śmiałem, bo po tym, co myśmy przeżywali na treningach rozwoju osobowości z SSHP i STAKROS-u, no to wydawało się to śmiesznie łatwe, proste, takie troszeczkę zabawa dla grzecznych dzieci. No ale nie o tym miałem mówić. W każdym razie w tym zakresie i w tym SSHP podczas tych różnych ćwiczeń psychologicznych, komunikacyjnych i wglądowych dosyć szybko wyszła sprawa oczywista, czyli sprawa tak zwanego kryzysu męskości. Czym się charakteryzował ten kryzys męskości? No głównie nieobecnością ojca. Nieobecnością ojca psychologiczną, nieobecnością ojca fizyczną. Która ta nieobecność odbijała się zwłaszcza na psychice młodych, wrażliwych mężczyzn, czyli studentów, którzy przyjeżdżali na te szkolenia. No widać było, że jest problem z facetami, że oni są trochę zagubieni. Jest kryzys męskości, jest nieobecność ojca, brak modeli właściwych, jest zagubienie. W zasadzie otacza nas w cywilizowanym świecie świat kobiecych wartości. Ja wiem, że tutaj wiele osób mogłoby się nie zgodzić, ale tak jest. Brak inicjacji w świat mężczyzny. Tak jak jest inicjacja w świat kobiety, tą inicjacją jest chociażby pierwsza miesiączka, dowiedzenie się tego, co znaczy kobiecość, czym jest kobieta i tak dalej. Jest tam ból, jest krew, zupełnie tak jak w rytuałach inicjacyjnych tych plemion tak prymitywnych, tak zwanych pierwotnych z Afryki, czy głównie tych afrykańskich, takich rytuałów inicjacyjnych wśród mężczyzn cywilizowanych nie ma.
No i zauważyliśmy coś w rodzaju trywializacji świata mężczyzny, czyli jakby negowanie wartości męskich, poniżanie wartości męskich, wyśmiewanie wartości męskich, i kreowanie, zwłaszcza w kinie, zwłaszcza w mediach, postaci takiej nierealistycznej, takiego wojownika, mężczyzny wojownika. Czyli jak mężczyzna nie jest wojownikiem, jak nie walczy o coś, najlepiej z pistoletem w ręce, no to już nie jest mężczyzną. Więc był z tym problem. Kiedy ja się tym zajmowałem razem z innymi trenerami, bo na początku byłem uczestnikiem oczywiście tych szkoleń, a później stałem się trenerem pod bardzo bacznym okiem profesora Kobierzyckiego, to on mi mówił coś takiego: Marcin, ty musisz mieć instynkt obrony syna. Pamiętaj, każdy młody chłopak, który przychodzi, jest jakby twoim synem. Ty masz mieć taki instynkt. To mnie bardzo zastanowiło, bardzo to było mocne stwierdzenie. Instynkt obrony syna, o co chodziło? No i powoli, powoli odkrywałem, o co chodzi z tym mężczyzną. Jedną z takich moich pierwszych lektur, bardzo ważnych, związanych z męskością, to była ta książeczka, Robert Bly, Żelazny Jan, Rzecz o mężczyznach. No, genialna rzecz, bardzo ją polecam. Tę książkę, zresztą wydaną przez Rewiz dawno temu, nie wiem, czy w tej chwili ciągle Rewiz jeszcze publikuje. Biblia dla mężczyzn, absolutnie. Genialna książka, w której Robert Bly opisuje pewną bajkę, bardzo, bardzo starą bajkę i ją interpretuje, opisując, w jaki sposób chłopiec staje się mężczyzną. I nie ma tutaj żadnych trywialnych treści, nie ma tutaj żadnych stereotypów związanych z mężczyznami. To jest opowieść o tym, jak mężczyzna potrafi być samotny, jak czasami musi być samotny, na czym polega męska samotność, jak mężczyzna tańczy, jak mężczyzna płacze, jak mężczyzna się smuci i tak dalej. To jest naprawdę genialna, bardzo głęboka opowieść również o bliznach, również o ranach, jakie mężczyzna otrzymuje i tak dalej. No, bardzo, bardzo polecam, absolutnie. No, ta książka potężny sposób mnie zapłodniła, można powiedzieć. No i cały czas się tym zajmowałem, właśnie problematyką mężczyzny. I w pewnym momencie popełniłem taką malutką, bardzo cienką książeczkę, naprawdę bardzo cienką, to jest taki zeszyt, Postacie mężczyzn, Homer Tolkien. W pierwszej części tego zeszytu omawiam perspektywę męską trylogii Tolkiena, czyli Władcy Pierścieni, a w drugiej części omawiam Iliadę Homera, to w jaki sposób są tam opisane, zwłaszcza sceny zmagań tych no, bitewnych. No, Iliada głównie o tym opowiada, prawda? No, w każdym razie bardzo mnie to interesowało, do tego stopnia, że po lekturze Bly'a postanowiłem napisać pierwszą swoją taką już poważniejszą rozprawę, pod tytułem Ojciec i Syn, czyli Gwiezdne Wojny. Tę książeczkę opublikowałem w ramach Stacrosu w roku 97. No i co to jest? Co to jest Ojciec i Syn, czyli Gwiezdne Wojny? To jest analiza scena po scenie czwartej części Gwiezdnych Wojen, czyli Nowej Nadziei. No, dawno temu to była jeszcze pierwsza część, ale już miała tę swoją nazwę, kiedy pisałem tę książkę, dlatego tutaj jest taki w podtytule no, Nowa Nadzieja, Narodziny Autonomii. Tutaj fascynowała mnie w Gwiezdnych Wojnach, zwłaszcza w tej pierwszej trylogii, relacja ojciec-syn i syn-ojciec, prawda? Relacja skonfliktowana, relacja niełatwa, którą to relację bardzo często obserwowałem właśnie w Stacrosie, w SSHP, i która rodziła bardzo wiele konfliktów tożsamościowych, konfliktów wewnętrznych, związanych z tym, że ci młodzi mężczyźni często nie do końca mogli się dookreślić, w związku z tym, że nie mieli dobrych modelów męskich, właśnie z tym ojcem ciągle były problemy. Więc jeśli chodzi o taki mocny, dawny background, to by było na tyle. Za chwilę przejdziemy dalej. Więc potem, jak popełniłem tego Ojca i Syna i ten zeszyt, zacząłem się realizować bardziej literacko. Postanowiłem napisać powieść. Moją pierwszą powieścią, nieopublikowaną do tej pory, była rzecz pod tytułem Kopulopolis. Ten tytuł świadczy sam za siebie. To była taka powieść surrealistyczna, dziwna. Ja nie wiem, czy chciałbym, żeby była wydana. Potem napisałem powieść Kilka Słów.
Ona także nie została wydana. W tej powieści starałem się opracować, przeanalizować to, kim jest główny bohater opowieści. To było dla mnie bardzo ważne i dlaczego główny bohater opowieści bardzo często, no może nie bardzo często, ja wtedy byłem pod dużym wpływem Dune'y Franka Herberta, dlaczego główny bohater opowieści bywa mesjaszem, bywa wybrańcem. No, teza brzmiała tak, że dlatego, że jest symbolem, główny bohater jest symbolem osi osobowości, czyli ego, czyli ja, czyli tej najbardziej centralnej części psyche. Dlatego właśnie jest wybrańcem, bo on ma zasiąść na tronie psychiki, prawda? Jeśli jesteście zainteresowani głębiej tym tematem, czym jest opowieść, to odsyłam do swojego filmiku, czym jest opowieść. Tam szerzej wyjaśniam, dlaczego uważam, że w opowieści bardzo często poszczególni bohaterowie to są po prostu części psychiki, prawda? No więc ta powieść, kilka słów, też nie została opublikowana, była za słaba jeszcze. Potem zacząłem pisać powieść pod tytułem Spaceman Story. Spaceman Story to była powieść, którą pisałem, tak jak już to też o tym mówiłem w tym filmiku, czym jest opowieść, pisałem z potrzeby serca, z potrzeby takiej bardzo wewnętrznej. To miała być opowieść science fiction o człowieku, o mężczyźnie, który przechodzi operację tranzycji, staje się kobietą. To było na przełomie wieków, ja to pisałem z bardzo wyraźnej wewnętrznej potrzeby. Dlaczego? Bo ja miałem wątpliwości, kim ja jestem. Po prostu. Miałem wątpliwości związane z własną tożsamością płciową, tak? Czy ja jestem mężczyzną, co to znaczy być mężczyzna i tak dalej. No, miałem, ta wewnętrzna moja kobieta była zawsze bardzo silna, zawsze się śmiałem, zanim to było modne, że jestem lesbijką, to znaczy podobają mi się kobiety, ale wewnętrznie jestem kobietą. No więc postanowiłem napisać tę powieść. Ja ją przerwałem, nie dlatego, że ona mi źle szła, te prace szły bardzo dobrze, napisałem tych swoich komputerowych stron około tam 115, czyli takich książkowych to by było około tam 160 stron, czyli to już kawałek prozy był. Przerwałem w połowie, ona by miała gdzieś tak właśnie moich stron ponad 200, bo wpadłem na pomysł Game Decka. I o czym miał być Game Deck? Więc Game Deck, Granica rzeczywistości, czyli pierwszy tom, to miała być opowieść o mężczyźnie. Właśnie w kontekście tego wszystkiego, o czym mówię, w kontekście moich odkryć w studenckiej szkole higieny psychicznej, o tym, jak ci studenci, mężczyźni młodzi, mieli kłopot z byciem mężczyzną, po moich poszukiwaniach związanych z Robertem Blajem, po moich opracowaniach Ojciec i Syn, czyli Gwiezdne Wojny, Homer, Tolkien i tak dalej, stwierdziłem i po Spaceman Story stwierdziłem, że chcę napisać opowieść o mężczyźnie. To było dla mnie bardzo ważne i z wielu punktów widzenia autoterapeutyczne, żeby napisać opowieść o facecie, tak? Kim jest mężczyzna. Bardzo ważne w tej opowieści były frazy, które zaczynały się słowami: czasami w życiu mężczyzny bywa to czy tamto. To była dla mnie taka fraza właśnie pozwalająca mi, wtedy kiedy zaczynałem, to ja pisałem to jak miałem 33 lata, czyli no, bardzo dawno temu. Te frazy pozwalały mi zyskać dystans do tego wszystkiego, co działo się w mojej głowie, pozwalały mi uzyskać pewną niezbędną perspektywę, tak? Taką uspokajającą, taką właśnie męską, można powiedzieć. To były moje poszukiwania, piekielnie ważne. I ja od samego początku wiedziałem, że jeśli chodzi o tę sagę, to ja chcę ją przeprowadzić tak, jak się prowadzi gry komputerowe, tak? Czyli na początku mamy Torquilla Amora, młodego stosunkowo game decka, który przebywa głównie w światach wirtualnych, czyli w światach sensorycznych, rozwiązuje tam zagadki. W zasadzie ucieka od realium, on w realium przebywa tyle, co musi, a poza tym przebywa w grach. Później druga część, Sprzedawcy Lokomotyw, to już była opowieść o odkryciu tego, co się dzieje w realium, czyli w rzeczywistości już tej niegierczanej, wstrząsające odkrycia związane z tym, co się dzieje. To było takie, można powiedzieć, powolne dorastanie Torquilla i jego otwieranie szerzej oczu na to, co się dzieje dookoła. Później
Trzecia część, już potężna, czyli zabaweczki, no to była opowieść o tym, jak świat cały się przewraca, jak cały świat płonie, jak Torkil decyduje się wziąć na siebie odpowiedzialność i zacząć osłaniać swoich przyjaciół, ludzi, których kocha. Czyli on już przestaje być takim, powiedzmy sobie, kochliwym, wrażliwym na kobiece piękno człowiekiem, znaczy ciągle jest wrażliwy na te sprawy, ale to już nie jest ten Geindex pierwszych części. Później części czwartej, czyli w czasie silnych istot, która to już jest prawie space opera, Torkil staje się nauczycielem dla właśnie młodych, głównie mężczyzn. Dla młodych ranów i pokazuje im pewne rzeczy, uczy ich, staje się osobą odpowiedzialną i taką no, już normotwórczą. A w części piątej, rozbitej na dwa tomy, bo była za gruba, ciekawe czy to dobrze złożę, nie, to jest część piąta, czyli obrazki z Imperium. O, tak to wygląda. No, Torkil jest już bardzo takim odpowiedzialnym, dojrzałym człowiekiem, mającym kilkaset lat. Jest już nie tylko mężem i ojcem, ale i dziadkiem, i pradziadkiem, i prapradziadkiem. Poza tym jest osobą, która posiada bardzo dużą władzę, jest tak zwanym błogosławionym, więc ta odpowiedzialność to już jest nie tylko odpowiedzialność za swoją rodzinę, za osoby, które są mu bliskie, ale też za kawał społeczeństwa, który tam jest opisany w tej części. Więc ja od samego początku wiedziałem, że to będzie opowieść o rozwoju mężczyzny, który wraz ze zmieniającym się światem, ze światem zaskakującym go co chwila, bo ten świat jest bardzo dynamiczny, tam ciągle cały czas coś się zmienia. To ten człowiek, ten mężczyzna, ten Torkil zmienia się także i rozwija się, staje się kimś innym. Konfrontuje się ze swoją przeszłością i na tym miała polegać ta saga. Miała polegać na opowieści o rozwoju mężczyzny i o rozwoju świata. Tak mi zależało też na tym, żeby na końcu ta saga była tak wielka, jeśli chodzi o świat, w niej przedstawiony jak Gwiezdne Wojny. I to mi się w zasadzie udało. Czyli mam nadzieję, że już rozumiecie po tym długim wstępie, dlaczego ważne jest zrozumienie, że opowieść o Game Decku miała być opowieścią o mężczyźnie. Teraz tak, jak był tłumaczony Game Deck? Jak widzicie, to jest piękne wydanie, takie albumowe, zrealizowane przez firmę Anshar Studios, przez tę samą firmę, która zrobiła grę wideo Game Deck. Jak to było zrobione? No, firma Anshar Studios była na tyle hojna, na tyle fajna, że postanowiła zrobić nie tylko grę, ale sfinansować przekład dwóch pierwszych części Game Decka oraz publikację papierową dla tych backersów, którzy postanowią wesprzeć grę na Kickstarterze oraz w formie e-bookowej, jeśli nie znajdzie się wydawca. No, Anshar intensywnie szukał wydawcy, nie znalazł go, ale słowa dotrzymał i na Amazonie w formie e-bookowej przez długi czas te oba tomy można było kupić. Teraz są tam jakieś problemy z zakupem, bo to są jakieś problemy techniczne. Ale pewnie znowu będzie można kupić te oba tomy. Więc to były duże pieniądze, bo te pieniądze najpierw zostały no, wypłacone tłumaczowi. Tłumaczem obu części był pan Ben Koszalka. Współpraca z panem Benem była sympatyczna, chociaż pan Ben potrafił popełnić sporo błędów i je popełniał podczas tłumaczenia. No, być może winna jest sama natura tej opowieści. To jest opowieść science fiction, tam jest bardzo dużo neologizmów, ale czasami mam wrażenie, że pan Ben oglądał sobie telewizję i tłumaczył tak nie do końca rozumiejąc, co tłumaczy. No, taki anegdotyczny już przykład, który podaję bardzo często, to jest przykład z dzikiem. W pewnym momencie, w drugiej chyba części, opisuje taką scenę, w której Torkil wyobraża sobie, że jest dzikiem otoczonym przez łowców i próbuje się jakoś tam wyrwać z obławy. I pisze, że ten dzik w wyobraźni Torkila w świetle pochodni błyska szablami.
czyli swoimi tymi wywiniętymi kłami dolnymi, prawda, wystającymi daleko tutaj widocznymi po obu stronach jego pyska. No, pan Ben Koszalka przetłumaczył to, że pan dzik biega sobie po lesie i połyskuje w świetle pochodni mieczami, swords. No więc to jest zabawny przykład. Jeden z kilkudziesięciu, na każdy tom wyłapałem około kilkudziesięciu poważnych błędów pana Bena. Więc zapytałem pana Bena, jak sobie wyobraża biegającego po lesie dzika z mieczami i jak ten dzik miałby trzymać te miecze w swoich raciczkach, prawda? Bo to jest parzystokopytny, prawda? No więc pan Ben się uśmiał, ja się uśmiałem, co prawda mi do śmiechu nie było, ale nie chciałem w żaden sposób robić mu przykrości. No więc dużo z tym było roboty, a była to praca, którą ja wykonywałem w weekendy, ponieważ w tym czasie, kiedy ten przekład był robiony, i ja go później sprawdzałem słowo po słowie, to już pracowałem nad grą komputerową Game Deck i to była praca na pełen etat, bardzo, bardzo ciężka. Więc poświęcanie weekendów na sprawdzanie pana Bena było naprawdę potężnym, potężnym wysiłkiem, a prace nad grą już są olbrzymim wysiłkiem, więc wtedy, kiedy miałem odpoczywać, to niestety musiałem to sprawdzać. No ale to zrobiłem. Zrobiłem to. Obie książki zostały przełożone i już żadnych błędów merytorycznych tam nie było. No niestety ja nie byłem w stanie ocenić tego pod względem stylistycznym. Nie jestem native speakerem, język angielski nie jest moim pierwszym językiem, więc nie byłem w stanie tego zrobić. Firma Anshar postanowiła to zrobić mega profesjonalnie, więc nie dość, że opłaciła pana Bena, to jeszcze skierowała te oba teksty, pierwszego i drugiego tomu. Tutaj mamy drugi tom, o, tak wygląda. Zresztą ilustrację do obu tomów robił Sebastian Brzuszczak, właśnie z Anshara. I skierowała te oba teksty do brytyjskiej firmy Roboto, która to firma też dostała całkiem duże pieniądze po to, żeby zredagować ten tekst. Jeden i drugi. No i okazało się, że według oceny firmy Roboto tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o styl, że trzeba ten styl wygładzić, że trzeba ten styl poprawić, żeby to się lepiej czytało. No, na tym polega redakcja, więc ja nie miałem nic oczywiście przeciwko. Natomiast wiązało się to z tym, że ja znowu musiałbym czytać jeszcze raz wszystko z powrotem, oba te tomy po angielsku, sprawdzając, w jaki sposób ten styl został poprawiony przez firmę Roboto. Więc po pierwsze, ja nie jestem tutaj osobą kompetentną, żeby to sprawdzać, a po drugie, ja byłem już wtedy potężnie, potężnie zmęczony i zdaje się, że już wtedy na antydepresantach, prawda? Już byłem, to moje zmęczenie było tak olbrzymie. Zresztą opisuję to gdzieś tam w innym filmiku, w jaki sposób doszło do tego, że ja miałem tę depresję, albo że jej nie opisuję. No w każdym razie było ze mną źle. Byłem naprawdę zmęczonym człowiekiem i mocno, mocno już obciążonym psychicznie i zwyczajnie nie miałem mocy przerobowych, żeby jeszcze raz przez to wszystko przechodzić, żeby oprócz robienia gry i pędzenia już z tą produkcją, żeby jeszcze sprawdzić wygładzanie stylu przez firmę Roboto. Okazało się jednak, co mnie bardzo zaniepokoiło, że firma Roboto po wstępnym przeczytaniu tych tekstów stwierdziła, że oprócz poprawienia tekstu trzeba będzie stylu, znaczy trzeba będzie pewne rzeczy pozmieniać, żeby, tutaj cytuję z pamięci, żeby nie zniszczyli mnie Social Justice Warriors, czyli słynni SJW. Prawda? Jeśli ktoś nie wie, czym są Social Justice Warriors, to Nie znam do takiej oficjalnej definicji tego określenia, ale to są ludzie, którzy w swoim mniemaniu występują w obronie zazwyczaj jakichś w domniemaniu obrażanych mniejszości i agresywnie, w sposób bardzo taki intensywny atakują autorów, autorki, twórców książek, komiksów, filmów,
I ten atak potrafi być tak silny, tak intensywny, że on potrafił doprowadzić do anulowania publikacji jakiejś książki, no czyli potrafił poważnie zaszkodzić autorowi czy autorce, potrafił doprowadzić do etykietowania takiej osoby, że jest homofobiczna, że jest transfobiczna, że jest mizoginistyczna i tak dalej. No te etykiety, jak wiemy, się przyklejają. O tym mówimy z Michałem Szczurowskim w materiale pod tytułem Image Time. Mówię tam między innymi o tym, w jaki sposób działa pomówienie, tak? Ono się przykleja, ono się już nie chce odkleić. Więc jakby postraszono mnie, że ja mogę zostać zaatakowany przez SJW, czyli Social Justice Warriors, i że pewne rzeczy trzeba zmienić w moich książkach. Ja się bardzo zdziwiłem. Myślę sobie, do diabła, co ja takiego napisałem w Game Deku, co mogłoby rozjuszyć Social Justice Warriorów? No, nie mogłem sobie uświadomić, co to mogłoby być. Pomyślałem sobie, że może to, że Torkil jest poliamorystą, czyli że w pewnym momencie on jest zakochany w trzech kobietach, ale potem sobie pomyślałem, że do diabła, przecież poliamoria to jest Q, w skrócie LGBTQ+. Tam właśnie w tej literce Q, która odpowiada za słowo queer, jest poliamoria. No więc Torkil jest queer, można powiedzieć, więc jest jakby no progresywny, tęczowy, można powiedzieć. Więc myślę sobie, o co tam chodzi? Trochę się zmartwiłem, trochę się zdenerwowałem, bo bardzo nie lubię takich zmian. Ja, tak jak każdy pisarz, nie lubię, kiedy ktoś grzebie w moim tekście, a zwłaszcza kiedy zmienia znaczenie. No więc nie chciałem się zgodzić na żadne zmiany. Powiedziałem, zmiana stylu, okej, ja się na tym nie znam, zmieniajcie styl tak, żeby był lepszy, ale nie chciałbym żadnych zmian w znaczeniu słów. Zresztą naprawdę ciągle nie rozumiałem, co ja takiego strasznego napisałem w tych książkach. Jeśli ktoś czytał moje książki, to wie, że tam nie ma niczego, do czego można by się przyczepić. No ale oni widzieli to w jakiś tam sposób, mieli nosa i twierdzili, że trzeba tam coś zmienić. Więc nacisk na mnie był duży, bardzo duży. To nie było tak, że była delikatna sugestia, Marcin, może ci coś zmienimy. Ja powiedziałem nie i oni powiedzieli, okej, to nie będziemy zmieniać. Nie, to były długie rozmowy, duże naciski, a ponieważ, tak jak mówię, byłem mocno zmęczony i już byłem człowiekiem chorym, miałem depresję, no to w końcu ustąpiłem. Powiedziałem, no dobrze, zgadzam się na oczywiście poprawki stylistyczne i zgadzam się na ewentualne poprawki chroniące mnie przed atakami Social Justice Warriors, ale w wyjątkowych, wyjątkowych przypadkach. No i tyle. No i okazało się, że jestem tak zmęczony, że nie mam siły w ogóle, żeby sprawdzać te książki, żeby sprawdzać to, co oni napisali. Napisałem do nich, że dobra, mam do was zaufanie, mam nadzieję, że tego nie będzie za dużo, że to będzie głównie styl, a te poprawki związane z ewentualnymi atakami SJW, że tego nie będzie dużo. Może warto tutaj nadmienić, żeby troszeczkę obronić firmę Roboto, bo ja za chwilę będę bardzo się na niej wyżywał, że jednocześnie z redakcją moich książek Roboto tłumaczyło grę Game Deck na język angielski, bo najpierw ta gra była pisana po polsku, przeze mnie głównie, to znaczy pisali designerzy, designerki, czasami bardziej komunikatywnie, czasami mniej, czasami kompletnie już skrótowo, tak zwane staby. Ja później je albo redagowałem, albo przepisywałem, albo pisałem zupełnie od nowa. No i pisałem cały kodeks, więc równolegle jakby z redakcją książek, Roboto zajmowało się tłumaczeniem gry, a jeśli chodzi o tłumaczenie gry, to dostali taki prikaz, takie zezwolenie, że mogą sobie tam poszaleć kreatywnie. Nie bardzo wiedziałem po co i nie bardzo wiedziałem dlaczego, bo gra była przeze mnie dobrze napisana, no ale dostali takie zezwolenie. Więc być może było tak, że uznali, że w związku z tym, że grę mogą sobie tłumaczyć w sposób dosyć tam, no taki kreatywny, dowolny, to może i stwierdzili, że i książki mogą sobie zmieniać tak, jak chcą.
Nie wiem. Ja już przy tym jakby nie byłem, już troszeczkę byłem tak przeciążony, że jakby nie kontrolowałem tego. Nie wiem, kto z nimi rozmawia na ten temat. Mam wrażenie, że nie dostali takiego przyzwolenia, żeby robić z książkami na co mają ochotę. Mam takie wrażenie, że nie było takiego przyzwolenia. No tak czy owak, Bogiem a prawdą zdarzają się i w Polsce redaktorzy, którzy ingerują mocno w tekst. To nie jest kwestia tego, że to była brytyjska firma i oni sobie tak poszaleli, zaraz powiem, pokażę wam jak. Pamiętam, jak Maciek Parowski ingerował w moje pierwsze opowiadania, potrafił dodać jakieś zdanie, że sypnęła iskrami spod rzęs, z którego to zdania zresztą bardzo śmiał się Mirek Kowalski w Supernowej, w firmie, która mi wydała pierwszy zbiór opowiadań, prawda? Bo to, co ja wam tutaj pokazuję, Granice rzeczywistości, to już jest wydanie rebisowskie, to jest wydanie drugie, czy tam trzecie, czy już nie pamiętam które. A po raz pierwszy mi Granice rzeczywistości wydawała Supernowa, więc pamiętam, jak Mirek się śmiał. I śmiał się w zasadzie wyłącznie z tych zdań, które mi tam wrzucił Maciek Parowski. A ja jako młody pisarz godziłem się na te wszystkie poprawki, no bo nie miałem żadnego doświadczenia. W związku z tym, skoro taki mistrz jak Parowski mi coś tam wrzuca, no to już trudno. Nie podobały mi się te jego wstawki, ale trudno. Więc Maćkowi zdarzało się to. Tak, pamiętam, jest taka scena w jednym z opowiadań, w opowiadaniu Mrok, jak Torkil w grze Mrok jest razem ze Steffi, ona jest poparzona, odczuwa duży ból i on ją wrzuca pod zimny prysznic, i ponieważ są oboje, on tam z nią wchodzi też pod ten prysznic, ponieważ są oboje nadzy. No to dochodzi między nimi do zbliżenia pod tym prysznicem i Torkil komentuje to, że adrenalina, którą miał nadzieję, że ona poczuła i on poczuł podczas tego zbliżenia, że adrenalina to jest najlepszy anestetyk, czyli że dzięki temu zbliżeniu ona przestanie czuć ból związany z tym poparzeniem, prawda? Natomiast Parowski mi zmienił słowo anestetyk na afrodyzjak. Czyli zupełnie zmienił znaczenie tej sceny, prawda? Wrzucił, wcisnął w usta, w myśli Torkila stwierdzenie, że ponieważ Steffi była nabuzowana adrenaliną, to była podniecona, no i on z tego skorzystał. No to zupełnie nie tak było. No, to było. To było, zdarzało się, zresztą do dzisiaj się zdarza, że zdarzają mi redaktorzy czy panie redaktorki, które wrzucają mi w tekst coś swojego i próbują ingerować. No ale to, co zrobiła firma Roboto, próbując mnie bronić przed social justice warriorami, jest bardzo symptomatyczne. No i zacznijmy może już od jakiegoś przykładu. Pierwsze zdanie w pierwszym opowiadaniu pod tytułem Małpia Pułapka, zdanie bardzo dla mnie ważne, brzmi tak, zaczyna się od takich słów. Podobno w życiu każdego mężczyzny, wcześniej czy później, pojawia się szczególny moment refleksji. Tutaj miałem na myśli oczywiście coś w rodzaju kryzysu wieku średniego, albo może takiego kryzysu, w którym się patrzy wstecz, prawda? Tutaj pisze dalej, znaczy narrację prowadzi główny bohater. Nie chodzi o zadumę nad kuflem w jednym z hajbarów na Jagiellońska Street, bo takich szamańskich stanów przeżyłem wiele. Mówię o mgnieniu, kiedy człowiek zaczyna widzieć w pełnej krasie pierwszą połowę życia. No, tak pisze, tak mówi, tak myśli Torkil, prawda? Tymczasem jak to jest przełożone w wersji już po redakcji firmy Roboto? Co jest ważne, takie dosyć no, zastanawiające, to jest takie, że o ile imię i nazwisko tłumacza Ben Koszalka jest podane w obu książkach, to już nazwiska redaktora nie ma, a powinno być, bo to w końcu jest do diabła człowiek odpowiedzialny za to, co tutaj się stało. No więc czytajmy, jak to jest przełożone w wersji angielskiej. Sooner or later, in every person's life comes a moment of reflection.
of every person's life. Nie ma już słowa mężczyzny. W oczywiście wersji tłumaczonej przez pana Koszalkę było słowo man, mężczyzna, natomiast już w wersji redagowanej przez Roboto nie ma. No więc bardzo się zdziwiłem, kiedy to zobaczyłem. Poszukałem więcej przykładów w obu książkach. Okazało się, że ilekroć pojawia się słowo mężczyzna, zwłaszcza w takim kontekście, jak tutaj było pokazane, tak jak wam już zaznaczyłem, że w tej sadze często pojawia się stwierdzenie czasami w życiu mężczyzny albo podobno w życiu mężczyzny i tak dalej, bo to miała być rzecz o mężczyźnie. Więc sprawdziłem to i ilekroć pojawia się w oryginale, w języku polskim, fraza, że w życiu mężczyzny coś tam się dzieje, to w przekładzie jest słowo mężczyzna wyrzucone. Pojawia się słowo person. No, żeby nie być gołosłownym, dam wam drugi przykład, tutaj akurat z drugiego tomu, no bo przynajmniej dwa się przydadzą, żeby potwierdzić tezę, tak? Tom drugi, sprzedawcy lokomotyw, zdanie, jak się za chwilę zorientujecie, bliźniaczo podobne. Są chwile w życiu mężczyzny, kiedy ma niepokojące przeświadczenie, że stoi przed przerastającym go problemem. Patrzy na zagadkę i nie ogarnia jej granic. Widzi termin i wie, że nie będzie w stanie mu sprostać. Zna zadanie i rozumie, że mu nie podoła. Tak jest w oryginale, w języku polskim. Sprawdźmy, jak jest w języku angielskim. There are moments in a person's life when they have a complete lack of control. Persons. No więc, kochani, okazuje się, że słowo mężczyzna jest obraźliwe. Słowo mężczyzna jest obraźliwe. Tak jak mówiłem, ile razy sprawdzałem, tyle razy było zamieniane. Oczywiście są, to nie jest tak, że to słowo zostało zupełnie wyrugowane z tej książki. Czasami się pojawia, ale w tych najważniejszych dla mnie momentach, jak już wam wyjaśniłem, w sadze o mężczyźnie, w sadze o rozwoju mężczyzny, w sadze, w której starałem się zmierzyć z problemem, czym jest mężczyzna, kim ja jestem, prawda? W sadze, w której było to dla mnie bardzo osobiście ważne, tak, żeby to sprawdzić, żeby przetestować na sobie, co to znaczy być mężczyzną, ktoś mi wyrzucił słowo mężczyzna, bo to jest obraźliwe. Tak? Czyli mężczyzna jest obraźliwe, czyli jeśli możemy, nie możemy pisać o mężczyźnie, to o kim możemy? O kobiecie? O osobie? O kimś, kto ma płeć niedookreśloną? To jest wycięcie mentalne połowy populacji, bo nie wiem, czy sobie zdają social justice warriors, którzy mieliby mnie zaatakować za to, że piszę, że ośmielam się pisać o mężczyźnie. Nie wiem, czy oni wiedzą, że połowa ludzkości to są mężczyźni. To jest potwornie gruby kwantyfikator. Połowa ludzkości, 4 miliardy, jakby nie patrzeć. To jest wycięcie słowa mężczyzna z opowieści o mężczyźnie, bo okazuje się, że nie mogę, że nie, ja nie mogę jako autor pisać o mężczyźnie według Social Justice Warriors, według wizji Roboto co do reakcji Social Justice Warriors, żeby wyjaśnić. Chciałbym, żeby to nie było odbierane jako mój atak na firmę Roboto. Tak? Firma Roboto zrobiła to, bo uważała, że musi mnie chronić przed potencjalnymi atakami, więc to tak trzeba ustawić. Więc jeśli tak rzeczywiście myślą Social Justice Warriors, no to oni mają plan Thanosa z Avengersów, tak? Bo przypomnijmy, że Thanos z Avengersów postanowił dla dobra ludzkości, żeby chronić ludzkość przed nią samą, usunąć połowę ludzi, tak? No to jest to samo, tak? Usunięcie mentalne połowy ludzkości, która ma nieszczęście posiadać jądra i nazywać siebie mężczyznami, tak? Tym jest właśnie uznanie, że słowo mężczyzna jest obraźliwe. I teraz jest pytanie, kogo ono obraża? Ja sobie przypominam takie transparenty, które były dla mnie niezrozumiałe zupełnie podczas różnych takich ultrafeministycznych
demonstracji gdzieś w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w krajach Beneluxu. Chciałbym tutaj podkreślić słowo ultrafeministyczne, bo ja nie chciałbym mieszać feminizmu z ultrafeminizmem. Uważam, że feminizm zrobił od cholery dobrych rzeczy, że to dzięki działaczkom i działaczom feministycznym kobiety zostały dopuszczone do sportu, do maratonów chociażby, dostały prawa wyborcze i tak dalej, i tak dalej. To był cudowny, wspaniały ruch anarchistyczny, no trzeba powiedzieć, bo on próbował zmieniać prawo i dobrze, że zmienił to prawo. Więc to był i to jest feminizm, tak? I to są rzeczy pozytywne, ale istnieje coś takiego również jak ultrafeminizm. I ten ultrafeminizm, czyli skrajny, jakby moim zdaniem odseparowany w ogóle od głównej myśli feministycznej, taką mam nadzieję, że odseparowany, szczyci się takimi hasłami, i to właśnie to są te hasła, które ja widziałem podczas tych demonstracji: kill all men. Albo all men must die, jak pisał pan Martin w sadze Gra o Tron, prawda? O co chodzi? O co chodzi? Kogo obraża słowo mężczyzna? Dla kogo jest ono tak kłujące w oczy, że trzeba je wyciąć? Przecież ja powiedziałem wyraźnie firmie Roboto, tak? Słuchajcie, no poprawiajcie styl i w wyjątkowych sytuacjach, kiedy coś będzie wyjątkowo, nie wiem, rażące w cudzysłowie, to wtedy ewentualnie możecie coś tam poprawić. Nie miałem zielonego pojęcia, że słowem rażącym będzie słowo mężczyzna. Tak? Ja nie spotkałem, jak żyję 54 lata, nie spotkałem ani jednej osoby, którą obrażałoby słowo mężczyzna. No, można by powiedzieć, że to jest argument anegdotyczny, no bo ja powołuję się na swoje doświadczenie, ale ja przez ile lat, pierwszy raz brałem udział w takim treningu rozwoju osobowości, o którym już mówiłem, w roku 1990. I później już regularnie brałem udział w takich treningach, na każdym było około 20 osób, najpierw jako uczestnik, później jako trener, a potem od roku mniej więcej tam 2000 prowadziłem szkolenia dla bardzo, bardzo wielu firm i robiłem to przez prawie 20 lat. Tak? Takie firmy jak Volvo, Warta, Commercial Union, Pekao S.A., Cargill, De Hays, to są potężne firmy, gdzie szkoliłem mnóstwo ludzi. W niektórych z tych firm przeszkoliłem personel od prezesów do robotników pracujących w fabrykach. Także to są potężne liczby osób. Ja myślę, że nie jest żadną przesadą powiedzieć, że poznałem tysiące osób po prostu. I myślę, że dużo, dużo więcej niż przeciętny człowiek nieuprawiający zawodu trenera biznesowego. W tym zawodzie naprawdę, naprawdę poznaje się bardzo wiele osób, rozmawia się z bardzo wielu osobami, wita się z wieloma osobami, pije się piwo z wieloma osobami. To jest naprawdę olbrzymia liczba. A poza tym jako pisarz jeżdżący na konwenty też poznałem dodatkową jeszcze olbrzymią, olbrzymią pulę osób, z którymi rozmawiałem, śmiałem się, dowcipkowałem i tak dalej. Nigdy, nigdy nie poznałem nikogo, kogo obraziłoby słowo mężczyzna. No i nie ma nic dziwnego w tym, że nie spotkałem takiej osoby, bo to jest potężny kwantyfikator, jak już mówiłem. Połowa ludzkości to są mężczyźni, tak? Czyli zabronienie komuś myślenia o mężczyźnie, pisania o myśleniu, bo jakby wycięcie słowa mężczyzna z tekstu, czyli z mowy pisanej, tak? Czyli z mowy mówionej też, jak rozumiem, według SJW należałoby unikać tego słowa, to jest próba wycięcia również tego słowa z myślenia. Tak? To jest morderstwo ideologiczne, to jest zabójstwo na myśleniu w kategoriach, że istnieją w ogóle mężczyźni. Jeśli oni mają zniknąć z narracji, to znaczy, że mają zniknąć w ogóle z myślenia, prawda? I to się dzieje na naszych oczach. I to mnie dotknęło osobiście, tak? Bo zadziało się w moich książkach, tak? I w obronie rzekomej wrażliwych ludzi zakazano mi pisać o mężczyźnie. Stwierdzono, że to jest obraźliwe, tak? Że ja pisząc o mężczyźnie obrażam.
ludzi, tak? Więc w obu tych tomach nie ma już tych zdań, które miały być charakterystyczne dla całej sagi, czyli czasami w życiu mężczyzny i tak dalej. Jest person. Tak jak mówiłem, w całej sadze Game Deck pozycja mężczyzny jest bardzo ważna. W trzecim tomie jest piekielnie ważna rozmowa między Torkilem i jego ojcem, Baltazarem, wtedy kiedy Torkil nakłania go, żeby Baltazar się wyniósł, emigrował z ziemi na Gaję. W tomie czwartym opisuje swoje sny. Te sny, które miałem rzeczywiście podczas pisania tej książki. Wiele z tych snów to są sny dotyczące mojego ojca, mojego prawdziwego ojca, Witolda Tadeusza Jerzego Przybyłka, który już nie żyje. I zawieram w tej książce te sny. Oczywiście te sny to są sny Torkila o jego ojcu. Tak? Dlaczego? Dlatego, że moja relacja z ojcem, jako mężczyzna, jako syna z ojcem, była bardzo skomplikowana, bardzo złożona, niezbyt udana i starałem się to przepracować. Do tego stopnia byłem zaangażowany w to, żeby ta saga była w jakiś tam sposób autoterapeutyczna, że w piątej części, w obrazkach z Imperium, Torkil postanawia wskrzesić swoich rodziców, którzy już od kilkuset lat nie żyją, ma taką technologię, żeby przyjrzeć się im dokładnie, żeby zrozumieć, kim była Laura, jego matka, i kim był Baltazar, jego ojciec. On chce zrozumieć lepiej swoich rodziców, zwłaszcza swojego ojca. I żeby to zrobić, chcę im się przyjrzeć jako dzieciom, jako swoim dzieciom, żeby zrozumieć rodzica, to trzeba zrobić, ponieważ dziecko zawsze patrzy na rodzica z perspektywy właśnie dziecka, tak? Czyli ja patrzę na tatę i to jest zawsze mój tata, to nie jest mężczyzna, to nie jest człowiek, tak? Dojrzenie do tego, żeby zobaczyć swojego rodzica jako człowieka, to już jest bardzo duży skok rozwojowy, jeśli chodzi o dziecko, tak? Więc Torkil postanawia odwrócić tutaj perspektywę i on postanawia zobaczyć swojego ojca jako rodzic, tak? Czyli odwrócić zupełnie ten kompas, tak? I to się dzieje. Na samym końcu tej powieści, w ostatnich scenach, dosłownie w ostatnich scenach, pojawia się mały Baltazar, mała Laura i rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Torkila, jako już dojrzałego mężczyzny, który postanawia zmierzyć się w ostateczny sposób ze swoją przeszłością i ze swoją relacją ojca z synem. Więc widać, jak to było dla mnie ważne. Jak to dla mnie osobiście było ważne, żeby to była saga o mężczyźnie. Ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób... mój pies przeniósł się z jednego miejsca na drugie. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób z tego grona SJW albo z wyobrażonego grona SJW, bo ja już sam nie wiem, czy rzeczywiście te osoby istnieją, ci Social Justice Warriors. Ale nie, istnieją, już sobie przypomniałem, niestety. Więc mam wrażenie, że te osoby chyba nie rozumieją, czym jest książka. Czym jest książka? Co to jest? Co to jest? Więc książka jest przedmiotem bardzo, bardzo osobistym w repozorom. Ja wiem, że człowiek bierze taką książeczkę z półki, gdzieś w Empiku, zapłaci za nią marne 35 zł, z czego ja dostanę złote 50 i powie sobie, ta książka jest moja. Tak naprawdę, co to jest książka? Książka to jest owoc pracy pojedynczego człowieka, który postanowił ją napisać. To są miesiące ciężkiej pracy. Orła Białego, pierwszy tom, który jest wyjątkową, grubą książką. Ja pisałem pół roku non-stop, na pełny etat, tak? Czyli dzień w dzień, 6 miesięcy stukania w klawisze na pełny etat. Naprawdę wtedy byłem w bardzo dobrej formie. Pisałem to szybko, tak? Ale bardzo wiele takich rzeczy właśnie jak pierwszy tom Game Decka, to powstawało rok. Drugi tom 2 lata, trzeci tom jeszcze więcej, czwarty i tak dalej. To było wiele, wiele lat. Mojego ślęczenia tutaj, no głównie tutaj, nad klawiaturą, przed ekranem. Tak? W tym czasie dorastała moja córka, w tym czasie moja żona robiła coś tam,
A ja siedziałem tutaj. Ja nie byłem ani z córką, ani z żoną. Nie zajmowałem się ogrodem, nie zajmowałem się innymi ważnymi sprawami dla życia mojej rodziny, tak? Bo uważałem, że to, co robię tutaj, jest ważniejsze. To jest straszne to, co mówię, ale tak jest. Dla twórcy jego pisanie, jego kreacja, jego wizja są często najważniejszymi rzeczami na świecie, więc się siedzi. Tak? Człowieka boli tyłek, człowiek jest głodny, człowieka boli głowa, siedzi i pisze, tak? Bo to jest ważne. To jest to krwawienie hemingwayowskie. Tak? Podchodzę do klawiatury i krwawię. Tak? Więc to jest osobiste poświęcenie pewnej części życia, czasami olbrzymiej części życia. Tak? Ja gdybym zliczył te wszystkie miesiące, kiedy pisałem te swoje książki, to wyszłaby mi jakaś straszna część mojego życia, które poświęciłem na tę kreację. Ja osobiście poświęciłem czas swojego życia na tę kreację. Do czego zmierzam to za chwilę, bo widzę, że mój piesek chce wyjść. Więc to nie jest tak, że ta książka powstała za państwowe, czyli niczyje w cudzysłowie pieniądze i jest to jakieś tam opracowanie zgodne z ogólną świadomością społeczną, jakiejś tam reprezentatywnej warstwy społeczeństwa. Nie, to jest moje. Ja to napisałem. Tutaj każde słowo w tej książce jest moje. Każde słowo z tych tysięcy, tysięcy słów to jest moja rzecz, to jest moja rzecz, to jest moja krwawica. To jest moja osobista spowiedź, tak? Moja osobista projekcja moich marzeń, moich wyobrażeń. To jestem ja, tak? To nie jest społeczeństwo, to nie jest praca naukowa, która ma być jakoś w jakikolwiek sposób obiektywna, w odniesieniu do czegokolwiek. To jest mój osobisty peryskop w fantazję, tak? Mój osobisty. W związku z tym ja mam prawo, pełne prawo do tego, żeby pisać o mężczyźnie, o wymyślonym przez siebie mężczyźnie, a osoby, które myślą, że jest to obraźliwe, proszę bardzo, niech sobie napiszą własne książki. Ale nie mają prawa mówić mi tego, co ja powinienem był napisać. Nie. To ja tutaj siedzę, to ja stukam w te klawisze, to jest moja książka, to jest moje dzieło, tak? Więc precz od mojej pracy, tak? I nie zmieniaj mi tutaj niczego, człowieku, w mojej książce, bo to jest moja książka. Napisz swoją. I w niej możesz pisać o wszystkim, co tylko sobie wyobrazisz. Twoja wolność twórcza, ja nie mam nic do tego. Pisz sobie. Ale to nie powstało znikąd, tak? To jest wynik poświęcenia mojego czasu i to jest moja osobista projekcja, tak? To jest moja osobista, to jest moje osobiste marzenie, to jest moje osobiste dzieło. Zresztą debiut, tak? Jeśli chodzi o książkowy, taki prawdziwy to debiut. No już teraz widzę, że chociaż przygotowałem mnóstwo przykładów, to nie jestem w stanie Wam nawet 1/10 tych przykładów pokazać, no ale kilka jeszcze warto, takich najbardziej oczywistych, tak? Najbardziej takich rzucających się w oczy. Jest opowiadanie pod tytułem Błędne koło, w którym Torkil wchodzi z niejaką Niną Rostowski, asystentką dyrektora Fiodorowicza, w świat, który się nazywa Telepadrom. W tym świecie Torkil się w niej zakochuje. Jest to wynik pewnego takiego sprzężenia emocjonalnego, które następuje między graczami, między nią i nim. Okazuje się, że ponieważ w tej grze możliwa jest telepatia, tutaj uwaga, spoiler, duży spoiler tego opowiadania, ta telepatia jest nie tylko werbalna, ale również emocjonalna, czego twórcy tej gry nie zauważyli, a ponieważ Torkil się w minimalnym stopniu podoba Ninie, to on to odczuwa, później to uczucie idzie do niej, jest wzmocnione, wraca do niego, jest znowu wzmocnione i tak powstaje między nimi taka szybka, można powiedzieć, cyfrowa miłość. Tymczasem Nina się Torkilowi w realium, w rzeczywistości tej takiej zwykłej, w ogóle nie podobała. No i kiedy wychodzą z tego świata, już po tym jak się pocałowali, to jakie są odczucia Torkila w oryginale? Po telepadromie zwykły świat wydawał się płaski i głupi. Nina nie była już taka piękna.
Siedziała na skraju łoża. Na brzuchu miała wielkie fałdy tłuszczu, bynajmniej nie zachęcające do dotyku. Ależ ona ma nadwagę, pomyślałem. Chyba ze 20 kilo. Uśmiechnęła się do mnie. Wcale mi się nie podobała. Więc tutaj w oryginale Torkil ma dużo sprzecznych, nieprzyjemnych uczuć w głowie, ponieważ konstatuje, że Nina ma nadwagę, a on nie gustuje w osobach, które mają nadwagę, w kobietach, które mają nadwagę. Jak to jest po przełożeniu? Pewnie się już domyślacie. After Telepadrom, the ordinary world was flat and rudimentary. Nina's allure has disappeared. She was sitting on the edge of the couch, but the glow was gone. And I was left unimpressed. She smiled at me, but I wasn't even remotely attracted to her now. I turned away. Czyli nie dość, że zmienili sens, tutaj bardzo często jest zmieniony sens, dodana jest treść i tak dalej, co mnie, szlak mnie trafia. To oczywiście cały fragment o tym, że Nina ma nadwagę, jest usunięty. Dlaczego? Bo to jest obraźliwe? Obraźliwe jest stwierdzenie, że bohater opowieści nie gustuje w kobietach, które mają nadwagę. To jest obraźliwe i to trzeba usunąć z książki, tak? Ja rozumiem, że ktoś, nie wiem, w prawdziwej rozmowie, spojrzawszy na drugą osobę, która ma nadwagę, powiedziałby, wiesz co, nie podobasz mi się, brzydko wyglądasz, bo masz fałdy tłuszczu i to mi się nie podoba. Tak? No, rozumiem, że to byłoby bardzo nieprzyjemne stwierdzenie. Inna sprawa, że osoby, które mają nadwagę, dosyć często pozwalają sobie na bardzo obraźliwe stwierdzenia wobec osób szczupłych. Nie wiem, czy zauważyliście, że istnieje społeczne przyzwolenie na to, żeby osoby mające nadwagę, powiedzmy sobie, to jest większość w tej chwili w naszym społeczeństwie, jest plaga nadwagi i otyłości, pozwalają sobie powiedzieć o sobie szczupłej, jesteś chuda, jesteś jak patyk, zjedz coś, jak ty wyglądasz, dziewczyno i tak dalej. To jest obraźliwe, to jest nieprzyjemne dla osób szczupłych, które paradoksalnie, bardzo, no, nie bardzo często, ale bywa, że mają kłopoty z samooceną i kłopoty z samoakceptacją, bo właśnie wydają się sobie za chude, mało atrakcyjne. Słyszą bardzo często tego typu rzeczy. No więc wracając do tematu, ja rozumiem, że gdyby to ktoś powiedział na głos, to byłoby bardzo nieprzyjemne, tak? Jesteś gruba, nie podobasz mi się. Ale Torkil to tylko pomyślał. On skonstatował, że ona mu się nie podoba, prawda? Dlaczego? Bo ma nadwagę. Czy bohater nie ma prawa do swoich preferencji? Zwróćmy uwagę, że kiedy ja widziałem dużo takich rozmów internetowych z Amerykankami, one mają obsesję jakąś na tym punkcie, żeby mężczyzna był wysoki, więc jak pyta się taką ankietowaną, jakie cechy powinien mieć jej facet, no to pierwsza rzecz to jest, że ma mieć ileś tam stóp wysokości. Oni oczywiście nie używają systemu metrycznego, więc to jest zawsze jakieś chyba, jeśli się nie mylę, ponad 6 stóp wysokości. Chyba, czyli dosyć wysoki, tak? I mówią to bez żadnego zażenowania, po prostu taki mają gust. Mają prawo mieć taki gust. Absolutnie mają prawo mieć taki, mają prawo lubić wysokich facetów. To jest normalna sprawa. Kwestia gustu, prawda? Oczywiście warto nadmienić, że nad wzrostem żaden człowiek nie ma kontroli, tak? To jest kwestia genów i wyżej na rek nie podskoczysz, sam pan wisz. Czyli nad wzrostem nie mamy kontroli. Nad wagą własną mamy kontrolę, tak? Możemy w większości, znakomitej większości przypadków możemy kontrolować swoją wagę i mamy na nią wpływ. Natomiast na wzrost nie mamy. Więc nikt się nie obraża na te Amerykanki, że one mówią, że lubią wysokich facetów. Dlaczego nikt się nie obraża? Bo to jest normalne. To jest normalne, że człowiek ma prawo do własnego gustu. Normalne jest to, że możemy powiedzieć, ja lubię blondynki, a ja lubię brunetki, a ja lubię kobiety puszyste, a ja lubię kobiety szczupłe, tak? A ja lubię facetów o niskim głosie, a ja lubię facetów o wysokim głosie, a ja lubię, nie wiem, kolor czerwony, ty lubisz kolor zielony. To jest kwestia gustu. Ludzie mają prawo do własnego gustu. Torkil lubi kobiety szczupłe i wysportowane. To jest jego prawo. Natomiast w książce, jak się okazuje,
musi być to wycięte. No słuchajcie, no to jest cenzura. To jest cenzura najwyższego stopnia. Wycinanie słowa mężczyzna, wycinanie negatywnej oceny, w sensie Torkil nie mówi osoby grube są głupie. On nie mówi osoby otyłe są, nie wiem, paskudne. On nie mówi tego na głos. On we własnej głowie konstatuje, że mu się Nina nie podoba, prawda? Bo ma nadwagę. Pamiętajmy, że utożsamianie poglądów bohaterów z poglądami autorów jest idiotyzmem. To jest pomieszanie z poplątaniem. To jest mieszanie literatury z dziełami typu felietony, typu eseje, typu opracowania naukowe, gdzie w felietonach i esejach autor ma prawo wyrażać i wyraża własne poglądy, prawda? A w opracowaniach naukowych autor w zasadzie stara się mówić obiektywnie o faktach, prawda? Więc literatura nie jest ani tym, ani tym. W literaturze autor bardzo często swoje poglądy pozostawia dla siebie. Tak naprawdę chodzi o historię. W literaturze najważniejsza jest historia, tak? I autor ma prawo i robi to bardzo często, umieszczać w historii mnóstwo bohaterów o bardzo różnych poglądach. I nie należy tych bohaterów utożsamiać z autorem, a nie ich poglądów. Jeśli byśmy tak robili, to nie wiem, Tolkiena można by posądzić o to, że promuje ludobójstwo, ponieważ Sauron chce zniszczyć cały świat, tak? Chce zniszczyć świat ludzi, elfów, krasnoludów, tak? No tak, takie są poglądy Saurona. Trzeba wszystko zniszczyć, ale to nie są oczywiście poglądy Tolkiena, tak? Mario Puzo, jeden z moich, jak wiecie, ulubionych autorów, w Ojcu Chrzestnym, w pierwszym tomie, znaczy w pierwszym tomie, w Ojcu Chrzestnym, w pewnym momencie opowiada o tym, jak spotykają się donowie wszystkich największych rodzin nowojorskich. To się dzieje po tym, jak Vito Corleone jest postrzelony. Przypomnijmy sobie, dlaczego on jest postrzelony. On jest postrzelony dlatego, że poprzedzającej zamach na niego rozmowie z niejakim Solozzo, Don Corleone powiedział, że nie udzieli wsparcia Solozzo, jeśli chodzi o handel narkotykami. Natomiast jego syn, Sonny, wyrywa się podczas tej rozmowy i daje do zrozumienia Solozzo, że w sumie handel narkotykami to jest intratna rzecz i byłaby bardzo zyskowna. W ten sposób tak naprawdę Sonny skazuje swojego ojca na śmierć, dlatego że Solozzo orientuje się, że skoro stary Don Vito Corleone nie zgodzi się udzielić wsparcia przedsięwzięciu Solozza, to syn Sonny już tak. W związku z tym zamach na Vita Corleone jest tak naprawdę czystą sprawą biznesową, usunąć starego Dona, żeby osadzić nowego Dona, czyli Sonnego na tronie, i Sonny już zgodzi się handlować narkotykami. No więc Vito przeżywa ten zamach, tak, i później organizuje wielkie, wielkie spotkanie między Donami w jakimś zacnym hotelu i tam bardzo dokładnie Puzo, jak to zwykle, opisuje tych Donów oraz opisuje, jak się zachowują, co mówią, jakie mają poglądy. Jeden z tych Donów wstaje i zaczyna mówić o narkotykach, że słuchajcie, zajmijmy się tym, to są duże pieniądze, nie sprzedawajmy tych narkotyków porządnym ludziom, sprzedawajmy je murzynom, bo to nie są ludzie, niech oni się tam zażynają, niech oni tam sobie jedzą te narkotyki, nic tam do tego, tak? Czyli ten Don przedstawia poglądy prawdopodobnie charakterystyczne dla niektórych ludzi z tego środowiska, ze środowiska mafijnego włoskiego w połowie lat 40., tak? Bo Ojciec Chrzestny, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywa się tam chyba w 1946 czy 7 roku, już nie pamiętam dokładnie. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby dorwał się do tej powieści jakiś SJW i postanowił ją przeredagować. Czy zostawiono by tę wypowiedź, tego Dona? Czy może by ją przeredagowano tak, że ten Don powie, że Afroamerykanie to są bardzo fajni ludzie, ale sprzedajmy im narkotyki, bo coś tam. Rozumiecie? Na tym polega rzetelność pisarska i na tym polega pewna jakby
doskonałość pisarska, że po prostu przedstawiamy takich bohaterów właśnie po to, żeby czytelnik mógł się skonfrontować z ich poglądami, żeby mógł sobie coś pomyśleć, ale to były czasy, ale on tak myśli i tak dalej, to nieładnie i tak dalej. O to chodzi. Czytelnik ma prawo powiedzieć, ale sukinsyn, o jakimś bohaterze. Właśnie po to są opisywani tacy bohaterowie, żeby ich nie lubić. Właśnie po to. Jeśli jest opisywana scena morderstwa, dokonanego w sposób wyjątkowo nieprzyjemny, tak? To jest właśnie prawdopodobnie opisana po to, żeby wzbudzić w czytelniku czy czytelniczce uczucie niechęci, odrazy, przerażenia, tak? Właśnie o to chodzi. Jeśli znowu Puzo w rodzinie Bordziów opisuje scenę, w której ojciec, główny bohater tej sagi, czyli jeśli dobrze pamiętam, później papież Aleksander, jego imienia tego cywilnego zapomniałem, nakłania swoje dzieci, Cezara i Lukrecję, do tego, żeby na jego oczach uprawiali seks. Jako dzieci, ona ma, nie wiem, 13 lat, no bardzo mało, Cezar niewiele więcej. I te dzieci na oczach tego ojca rzeczywiście ten seks uprawiają. Dla Lukrecji jest to pierwszy raz. Dlaczego to robi ojciec tych dzieci? Dlatego, żeby związać Lukrecję z Cezarem, dlatego, żeby on był jej pierwszym mężczyzną i żeby wzmocnić lojalność między dziećmi, bo główny bohater doskonale wie o tym, że ta rodzina Bordziów tytułowa będzie się tym mocniej trzymała, im mocniejsze będą więzi emocjonalne między jej członkami. W ten sposób wiąże Lukrecję rzeczywiście dosyć skutecznie z Cezarem. Tak? Czy należy powiedzieć, że pan Puzo w rodzinie Bordziów promuje kazirodztwo, promuje wojeryzm, podglądactwo, bo ojciec na to wszystko patrzy, tak? Czy promuje pedofilię, no bo to też można by podciągnąć pod to, jeśli dorosły mężczyzna obserwuje dzieci, które uprawiają miłość? No nie. Puzo opisuje scenę, która jest mocna, która jest wstrząsająca, która ma wzbudzić w czytelniku pewne uczucia, ale która ma pozwolić czytelnikowi też zrozumieć sposób myślenia głównego bohatera, który był w stanie posunąć się do czegoś takiego, żeby wzmacniać te więzi rodzinne. To o to chodzi. Czy to są poglądy pana Puzo? Czy to są poglądy pana Puzo, że należy dzieci nakłaniać do tego, żeby uprawiały seks, bo wtedy będzie mocna rodzina, że należy oglądać ludzi uprawiających seks, bo tam bardzo dużo jest scen seksu, które są oglądane, bo taki był wtedy obyczaj, że małżonkowie się kochają na oczach świadków, prawda? No nie, no on po prostu opisywał, jak było. To jest zupełnie coś innego niż jego poglądy. No dobrze, następny przykład. Po polsku opowiadanie pierwsze, czyli Małpia Pułapka, Thorkill jest w świecie Deep Past World, razem ze zleceniodawczynią Jane Seymour stara się rozgryźć, jak można się dostać do takiej małej świątynki, do takiego malutkiego budynku, w którym uwięziony jest mąż zleceniodawczyni Henry. No i na tej świątyni jest napis grecki kalos, oznaczający piękno. No więc Thorkill zastanawia się, czy to nie może być klucz do otworzenia tej świątynki i w oryginale jest tak, że on najpierw próbuje jakby pięknie się zaprezentować przed tą świątynią, przybiera jakieś różne śmieszne pozycje przed tą świątynią, tak żeby pięknie wyglądać, no ale mu nie wychodzi. I w oryginale po polsku jest tak. O świcie stwierdziłem, że jestem za mało powabny. Wtedy spojrzałem na pannę Seymour, której dostarczyłem zdrowej rozrywki i która bez żadnych zahamowań śmiała się ze mnie do rozpuku. Uznałem, że rozwiązaniem zagadki może być ona. Po wielu dyskusjach nakłoniłem ją do przybierania wyuzdanych pozycji naprzeciwko wejścia, a nawet do częściowego i w sumie nieudanego striptizu. Drzwi jednak były jak zaklęte. Zobaczmy, jak to jest po angielsku. Oczywiście zaznaczam, że u pana Bena Koszalki było wszystko tak, jak jest w oryginale, natomiast dopiero to zaczęło się zmieniać podczas redakcji firmy Roboto, tak? Jak jest po angielsku? At dawn I concluded I wasn't alluring enough. I looked at Miss Seymour, whom I'd entertained royally and who didn't hold back when laughing heartily at me. I decided that the solution to the puzzle might actually be her.
After a long debate, I managed to convince her to do some posing opposite the entrance. At my direction, she tried everything from imitating classical statues to things that were borderline licentious, but without success. Czyli nie można napisać, że kobieta zrobiła striptease nieudany. Nie wiadomo, co to znaczy, tak? Trzeba to ominąć. Trzeba napisać, że przybierała jakieś tam pozy graniczące z czymś odważniejszym, ale nie można tego napisać odważnie. Dlaczego? No bo on sam nie zrobił striptease, tak? No sam Torkil tego nie zrobił, więc nie wypada, żeby ona to zrobiła. Weźmy na tapet kolejny przykład. Mamy opowiadanie Rajska plaża. Torkil jest poproszony przez niejakiego senatora O'Neilla, żeby ustalić, kim jest osoba, z którą senator O'Neill spotyka się w tej grze. To jest gra schackowa, czyli taka gra, w którą gracze wchodzą po to, żeby znaleźć bratnią duszę, kogoś, w kim będą mogli się zakochać, albo z kim będą mogli uprawiać seks, to w zależności od preferencji. W tej grze można mieć nawet dzieci wirtualne. To jest piękna gra, wygląda troszeczkę jak, no właśnie, jak tytułowa Rajska plaża, jak wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii. No i chodzi o to, że Torkil nie wie, kim jest osoba, z którą się spotyka senator O'Neill w tej grze. Jego zadaniem jest ustalenie, czy to jest program towarzyski, tak, czyli coś zupełnie nieświadomego swojego istnienia, czy to jest kobieta, która ukrywa własną tożsamość, czy to jest mężczyzna, który ukrywa własną tożsamość, no nie wiadomo, prawda? I to jest jego zadanie. Więc Torkil obserwuje senatora O'Neilla i w pewnym momencie on jest ukryty, leży na wydmie i przygląda się z dala temu, co robi senator O'Neill. No i w pewnym momencie widok zasłania mu półnagie ciało pięknej kobiety. To jest plaża, więc wszyscy chodzą w kostiumach kąpielowych, wszyscy są piękni, zgrabni i tak dalej, no bo na tym polega urok tej gry. No i Torkil wycofuje zoom ze swojego urządzenia, za pomocą którego podgląda senatora O'Neilla i tę osobę, z którą on się spotyka. No i widzi coraz większe połacie tego półnagiego ciała, ubranego w piękny kostium kąpielowy. Tą osobą, którą widzi, jest Ann Sokołowski. Ann Sokołowski jest NPC-ką, jest programem towarzyskim, stworzonym do tego, żeby być miłą osobą. W zasadzie to jest program taki uwodzicielski, jej zadaniem jest uwodzenie. Więc generalnie no, jest to program, ale o tym Torkil jeszcze w tym momencie nie wie, po prostu ma do czynienia z piękną kobietą, tak? Więc widzi ją i jego reakcja w oryginale, w książce polskiej, w Granicy Rzeczywistości jest taka. Czy jestem w niebie? Wychrypiałem. Nie pamiętałem, czy oprogramowanie uwidaczniało wzwód. Prawie, odparła Ann Sokołowski, tak przynajmniej sugerowała etykieta. Przecież to Rajska plaża. Spojrzała na moje spodenki. O, traktuję to jako komplement. Przełknąłem ślinę. Ciekawe, jak kobiety poradziłyby sobie z tym odruchem. Nie przedstawisz się? Spytała. No i tak to wygląda po polsku. Czyli Ann Sokołowski jako program towarzyski reaguje na widoczną zmianę w fizjologii Torkila w sposób pozytywny. Traktuje to jako komplement i kontynuuje rozmowę. Jak to jest przedstawione w tłumaczeniu już zredagowanym przez firmę Roboto, bo u pana Bena Koszalki było tak samo, natomiast zobaczymy, jak tutaj to jest po redakcji. Am I in heaven? I croaked. Almost, replied Ann Sokołowski. At least that was what the label suggested. This is Paradise Beach, after all. She looked at my shorts. Been vegetable picking recently? I swallowed and quickly adjusted my shorts. Won't you introduce yourself? She asked.
Czyli co tutaj mamy? W wersji oryginalnej mamy reakcję pozytywną Ann Sokolowski, która traktuje widoczną erekcję u Torkila jako komplement, tak? A następnie zachęca go do tego, żeby się przedstawił, prawda? Nie przedstawisz się? I tak dalej. W wersji zredagowanej przez Roboto nie ma już zdania, w którym Ann Sokołowski traktuje reakcję fizjologiczną młodego mężczyzny, jakim jest Torkil, jako komplement. Jest kpina, drwina, tak? Co, zbierałeś ostatnio warzywa? W ogóle co to znaczy? Co to znaczy? Been picking up vegetables lately. Pytałem znajomych z Kanady, którzy tam siedzą od 5 lat i no, operują językiem angielskim na co dzień. Pytałem tłumaczy znajomych. Wszyscy są lekko skonfundowani, nie wiedzą do końca o co chodzi. Być może chodzi o taki idiom, który jest znany za wielką wodą, dotyczący tego, że to zbieranie warzyw oznacza mężczyznę, który podrywa wszystko, co się rusza. A być może chodzi o zwykłą konstatację, że Torkil zbierał warzywa, między innymi ogórki, i sobie jednego schował tam w szorty. W każdym razie w wersji zredagowanej okazuje się, że obraźliwe jest traktowanie erekcji mężczyzny jako komplement, tak? Należy kpić z tego, że mężczyzna ma wzwód. I dalszy ciąg, zwróćcie uwagę, to ustawia cały kontekst dalszej rozmowy, dlatego że w wersji polskiej Ann Sokołowski jest miła, mówi, że traktuje to jako komplement, a następnie zachęca Torkila do tego, żeby się przedstawił. W wersji angielskiej to brzmi jak przejęcie kontroli, tak? Kobieta ośmiesza mężczyznę, wprawia go w stan taki, w którym on się zaczyna wstydzić tego, co jest widoczne w jego shortach, prawda? Poprawia się, a następnie indaguje go i jakby prosi go o to, żeby się przedstawił, ale już przejąwszy kontrolę. To jest zupełnie inny wydźwięk. To jest zupełnie inny wydźwięk tej sceny. I usunięto zupełnie z zredagowanej wersji takie napomknienie Torkila, że jak kobiety poradziłyby się sobie z odruchem wzwodu, prawda? Bo być może kobieca część tutaj moich widzów i słuchaczy nie wie, że młodzi mężczyźni, tacy jak tutaj Torkil, który ma tam 30 parę lat w tym opowiadaniu, mają wzwód dosyć często i to w sytuacjach zupełnie niekontrolowanych. Po prostu to się zdarza, niezależnie od tego, gdzie jest mężczyzna, co robi, czy jest w tramwaju, czy jest w jakimś gabinecie, czy jest w pracy, czy jest gdziekolwiek, to się po prostu zdarza. To przeszkadza, to jest niewygodne. To powoduje, że ciężko jest wstać, ciężko jest chodzić, trzeba się specjalnie tam jakoś tam ułożyć, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I Torkil o tym wspomina. Jak by sobie poradziły kobiety z tym? Bo to mówi się o tym, że kobiety mają swoje no, ciężkie dni, czyli miesiączki. No, mężczyźni, zwłaszcza młodzi, mają też swoje małe nieszczęście w postaci dosyć niewygodnego elementu, który im się pojawia od czasu do czasu, dosyć często w młodym wieku, w spodniach i nie wiadomo, co z nim zrobić. I tutaj na plaży właśnie Torkil reaguje w sposób jednoznaczny na urodę Ann Sokolowski. I co z tym zrobić, prawda? Faceci muszą sobie z tym jakoś poradzić. Jego refleksja jest ciekawa, ale jest usunięta z wersji redagowanej, bo to też jest obraźliwa, że faceci mają erekcję. Więc co wynika z tej redakcji? No wynika, że nieprogresywne jest mówienie pozytywne o wzwodzie, o erekcji męskiej, bo erekcja męska widocznie jest rzeczą obraźliwą dla kobiety, w związku z tym trzeba ją ośmieszyć. I kolejny przykład takich fragmentów jest mnóstwo, także on jest reprezentatywny dla wielu innych. Tutaj mamy opowiadanie Syndrom Mendelheima. To jest opowiadanie o takim świecie wirtualnym, czyli sensorycznym, podobnym do Star Citizena, czyli takim wielkim kosmicznym MMO,
w którym jednym z najbardziej takich podejrzanych graczy jest Bruno Adelheim, który jest piekielnie bogaty. Nikt nie wie, jakim cudem on dorobił się tego majątku w grze. Wszyscy podejrzewają, że cheatuje, że oszukuje. Torkilowi udaje się wkraść w jego łaski, udaje mu się uzyskać audiencję u Bruna Adelheima. Celem tej audiencji jest jakby obserwowanie dokładne tego, co robi Bruno Adelheim, jak się zachowuje, bo być może dzięki temu GameDeck będzie w stanie odkryć, w jaki sposób Bruno dorobił się swojego majątku. No więc jak to wygląda w oryginale? Torkil wkracza do takiej komnaty w wielkim statku kosmicznym Bruna. Tam otaczają Bruna same NPC-ki, czyli programy towarzyskie, bardzo atrakcyjne. No i jak wygląda ta rozmowa? Dosyć długi ten fragment będzie. Chce pan u mnie pracować? Usłyszałem po chwili głos Adelheima. Przez jakiś czas wynurzyłem się zza kępy słodko pachnących roślin i ujrzałem go w otoczeniu dziewcząt rozpartego na gigantycznym łożu z baldachimem. Dobra odpowiedź, pochwalił. Lubi pan kociaki? NPC-ki? Czyli Torkli się upewnia, że to są NPC-ki, prawda? Czyli programy. Zmarszczył brwi. Słabo się znamy, dlatego panu wybaczam. Jeśli panu nie wyjaśniono, informuję, że przy mnie nie wymawia się ani tego wyrazu, ani żadnego innego poddającego wątpliwość realność mojego królestwa. Paranoik. Czy wszyscy tu zwariowali? Oczywiście, panie prezesie. Owszem, lubię, panie prezesie. Od razu lepiej. Niech pan którąś wybierze. Brunetka w czerwono-złotym bikini. To jest odpowiedź Torkila. Szybko się pan uczy. Nie dostanie jej pan, stwierdził stanowczo. Zdarł dziewczynie figi, ponaglił, by przyjęła pozycję lewicy, obnażył członek i wprawnie wprowadził jej w jej wnętrze. Przypalił cygaro. Zaciągnął się. Więc tak to wygląda. Oczywiście, jak widzicie, obserwacja Torkila jest skoncentrowana na Brunie, ponieważ cała reszta jest nieistotna, dlatego że cała reszta jest cyfrowym otoczeniem, łącznie z NPC-kami, łącznie z tą dziewczyną, która nie jest dziewczyną, tylko która jest programem, który nie ma samoświadomości, który nie wie nawet, że istnieje, to jest mikser, tak? Ta dziewczyna jest mikserem, więc nie ma żadnego znaczenia. Dobrze. Jak to jest w przekładzie zredagowanym niestety przez firmę Roboto? Dobrze. A moment later, I heard Adelheim's voice before I even got near him. Do you want to work for me? For a while, I replied and emerged from the clumps of sweet-smelling plants to see him surrounded by women outstretched on a gigantic four-poster bed. Good answer, he said. Do you like chicks and pets? His brow furrowed as I realized my misstep. We don't know each other well, so I'll forgive you this time. In my company, no one is to use that word or any other which calls into question the realness of this kingdom I have built. This kingdom I have built. Understand? Lunatic. Has everyone here gone mad? Of course, Mr. President, and yes, I do like women, Mr. President. That's better. Go ahead, choose one. The brunette in the red and yellow bikini. You learn fast, but she's not for you, he declared firmly. He tore off the NPET's briefs, commanded her to position herself, took out his penis and thrust it inside her. He lit a cigar and puffed. By the look on the NPET's face, she was exactly where she wanted to be. Rozumiecie, o co chodzi? W wersji oryginalnej ta fraza, ta scena kończy się na tym, że Bruno Adelheim przypalił cygaro. Koniec. Tak? Koniec. Natomiast tutaj po przypaleniu cygara, he lit a cigar and puffed, jest jeszcze dodane zdanie. By the look on the NPET's face, she was exactly where she wanted to be. O co tutaj chodzi? Dlaczego
redakcja postanowiła dodać bezsensowne zdanie. I dlaczego to zdanie jest bezsensowne? Więc jeszcze raz. Torquil jest w tym miejscu, jest na audiencji u Bruna, żeby się zorientować, jakim cudem Bruno zebrał swój wielki majątek w grze Dream Space, czyli w tym takim moim Star Citizenie. Jego otoczenie, te wszystkie dziewczęta są NPC-kami i Torquil to wie, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, która graczka by w takiej sytuacji się znalazła? To są NPC-ki. Więc Torquil nie jest zainteresowany ich zachowaniem i tym, jak one się czują, ponieważ one się nie czują. To są miksery, tak? One się nie czują. To nie jest w ogóle istotne. Więc w mojej wersji Torquil obserwuje Bruna, bo jego koncentracja ma być na Brunie, bo on jest detektywem. On ma wykryć, jak Bruno oszukuje. Jego nie interesuje nic poza tym. Jego interesuje tylko ten człowiek, tak? Natomiast redaktorzy z firmy Roboto uznali za istotne podkreślenie uczuć kobiety, która nie jest kobietą, która jest NPC-ką, która nie istnieje, która nie wie, że istnieje w ogóle. Prawda? Bo i takich przykładów to jest mnóstwo. Jest mnóstwo pododawanych zdań, które mają podkreślić uczucia kobiet, bardzo często kobiet nieistniejących, bo właśnie kobiet będących NPC-kami, będących otoczeniem, będących mikserami, nie liczącymi się dla danej sceny. No więc dlaczego to dodane zdanie robi z Torquila idiotę? Dlatego, że no tylko idiota przygląda się uczuciom NPC-a w danej momencie, tak? Kiedy jego zadaniem jest wykrycie konkretnie, jakim cudem Bruno Adelheim zyskał swój majątek. To zachowuje się w ten sposób tylko kretyn, tak? Który obserwuje nie to, co trzeba. I w dodatku no, tego typu rzeczy. Przykładów, które wyłapałem, jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie mam siły jakby ich wszystkich omawiać. Może warto dodać, że wyrugowane z mojej prozy zostało także słowo człowiek, czyli man, tak? Zostało też zastąpione słowem person, tak? Podejrzewam, że human też byłoby niedobrze, dlatego że zawiera w sobie pierwiastek man, tak? Tę cząstkę. No mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi. Nie wolno pisać o preferencjach głównego bohatera, bo mogą kogoś obrazić. Nie można pisać o mężczyźnie, bo to jest obraźliwe. Nie można pisać o człowieku, bo to jest obraźliwe. I preferencje kobiety są zawsze strasznie ważne, nawet jak ta kobieta jest nieistotnym NPC-em, czyli elementem otoczenia. Tyle. Całkiem niedawno wybuchła sprawa pisarza Roalda Dahla, który napisał m.in. książkę Charlie i Fabryka Czekolady, w którego książkach zrobiono coś podobnego co w moich, czyli na przykład wycięto słowo mężczyzna. Sprawa była głośna i do dzisiaj się toczy w jakiś tam sposób, no bo to jest po prostu cenzura. No powiedzmy sobie otwarcie, to jest cenzura. Więc jeśli ktoś by myślał, że SJW to jest legenda i w ogóle nie warto o tym mówić, że woke to jest legenda i nie warto o czym mówić, to ja osobiście zaświadczam i tutaj mam dowód, a nawet dwa dowody, że rzeczywiście jest to realne zjawisko i że cenzura woke'owa jest realnym zjawiskiem, które mnie dotknęło. Więc ja mam bardzo mieszane uczucia wobec tych książek, bo to nie są moje książki. Ja ich nie napisałem. To jest coś, to jest produkt, który został w sumie, no to można, ktoś może powiedzieć, sam sobie jesteś winien, Marcin, bo tego nie sprawdziłeś, ale przecież istnieje coś takiego jak zaufanie. Tak? Gdyby to była książka wydana po chińsku, ja nie miałbym żadnych szans, żeby sprawdzić, co w niej zostało zrobione, co w niej zostało zmienione. Więc jest coś takiego jak zaufanie do redaktora, że on nie zmieni rzeczy, które zostały tutaj zmienione. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że słowo mężczyzna jest słowem obraźliwym. Więc to się dzieje. Jeśli macie ochotę, to możecie na Amazonie spróbować kupić te książeczki, żeby mieć dowód, żeby mieć później za jakiś czas świadectwo
tego, co się w naszych czasach wyprawia, tak? Ja mam te książki i będę je miał. Może pewnego razu ktoś się, nie wiem, zdecyduje i krok po kroku, słowo po słowie sprawdzi, jakie są różnice między oryginałem i tym wydaniem. Ja nie mam na to siły, nie mam na to zdrowia i ile razy się za to biorę, ile razy zaczynam czytać te książki, to po prostu szlak mnie trafia, ja nie jestem w stanie spokojnie do tego podejść, co też świadczy o tym, jaka to jest straszna rzecz, ta cenzura. Rozumiecie, ja nie jestem w stanie czytać swojej własnej książki, bo po prostu od razu zaczynam się denerwować, od razu rodzi się we mnie bardzo wielkie poczucie niesprawiedliwości, poczucie, że ktoś zniszczył to, nad czym pracowałem latami. Ktoś to zniszczył po prostu. Ocenzurował, pozmieniał, żeby było nieobraźliwe dla kogokolwiek, według jakiejś kompletnie pokręconej ideologii, która tak naprawdę nikogo nie chroni. Cóż można by tutaj powiedzieć na zakończenie? No, pamiętajmy, że literatura to nie jest światopoglądowa deklaracja autora. To jest historia, przede wszystkim historia. Oczywiście ja nie przeczytałem wszystkich książek na świecie, więc nie jestem w stanie stwierdzić, że nie ma książek, w których beletrystycznych, w których autor nie prezentuje swoich poglądów w sposób tak masywny, że są oczywiste, tak, i że są to poglądy szkodliwe. No nie jestem w stanie tego stwierdzić. Może są takie książki, może są, ja nie wiem. Nigdy nie czytałem, a przeczytałem sporo beletrystyki. Nigdy nie spotkałem się z książką, w której poglądy autora, uznałbym, że poglądy autora są szkodliwe, tak, w jakikolwiek sposób. Może czytałem niewłaściwe książki. Ale generalnie w literaturze zawsze najważniejsza jest historia. Historia. Bohaterowie nie są prawdziwi, są zmyśleni. I ci bohaterowie muszą mieć sprzeczne ze sobą poglądy, czasami wchodzące w konflikt, żeby była ciekawa opowieść. Nie należy mylić poglądów bohaterów z poglądami autora, to raz, a dwa, mężczyzna to jest słowo, które nie jest obraźliwe. No i to by było na tyle. Dociekliwych zachęcam do lektury obu wydań, polskiego i angielskiego. Bardzo dziękuję swoim patronom za wsparcie, tym, którzy oglądają ten kanał, za oglądanie. Zapraszam na swoją stronę patronite'ową i na swoją oficjalną stronę autorską na Facebooku. Ja już będę kończył. Trzymajcie się, na razie.